Witam serdecznie widzów Wbrew Cenzurze. Jesteśmy dziś pod ambasadą Ukrainy, gdzie bierzemy udział w demonstracji pod hasłem wystawienia rachunku Ukrainie za to, co dzieje się przez ostatnie półtora roku. Jesteśmy tutaj też po to, by przypomnieć o niepochowanych ofiarach ludobójstwa na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej. Jesteśmy tutaj po to, by domagać się realizacji polskiego w pierwszej kolejności interesu narodowego. Zapraszam do relacji. Czym jest prokurator? Nie będą mnie od rasistów wysłuchać, tak? Szanowni Państwo, otwieram zgromadzenie publiczne zgodnie z ustawą w dniu 9 lipca 2023 roku przed ambasadą Ukrainy w wskazanym miejscu pod nazwą Niedziela Ukraińskiego Rachunku. W tym miejscu, w tym czasie jesteśmy reprezentantami tego narodu, tej części narodu, która nie poddała się propagandzie, która naszego, tu minister podpowiada, która się nie poddała propagandzie i pokażmy naszą wysoką kulturę Polaków. Do hymnu, baczność! Teraz, Szanowni Państwo, proszę o przyjęcie postawy zasadniczej i ofiarom ludobójstwa wszystkich narodów, na jakich dokonali zbrodni ludobójstwa faszystowskie organizacje oraz ludność ukraińska. Uczcijmy chwilą ciszy. Dziękuję. Spocznij. Kochani, dwie te rzeczy. Pamiętajcie o jednym. Żeby nie dano nam wmówić, odniosę się na samym wstępie, żeby nie dano nam wmówić, że mordów dokonywały tylko jakieś organizacje faszystowskie ukraińskie. Mordów dokonywała na Polakach, Żydach, Rosjanach, Białorusinach ludność ukraińska. I zapamiętajmy to sobie na zawsze. To lud, a szczególnie właśnie lud rolniczy ukraiński mordował etnicznie, dokonywał czystek etnicznych. I jeszcze jedna ważna uwaga. Przed chwilą odśpiewaliśmy hymn. Pamiętacie tą naszą zwrotkę, jak Czarniecki do Poznania. Wierzcie, skoro Polacy ten hymn śpiewają i odwołują się do Czarnieckiego, to zapamiętajcie. Patronem dzisiejszych naszych czasów w relacjach polsko-ukraińskich jest hetman Stefan Czarniecki. Do ostatnich swoich dni, do kropli krwi walczył o to, żeby uporządkować właśnie z tego banderyzmu ówczesnego wówczas, a dzisiaj współczesnego ziemię ukraińską. Nikt na polskiej ziemi głosu politycznego legalnie działającym formacją nie ma prawa i nigdy nie zabroni. Obojętnie gdzie. Czy to 9 maja pod pomnikiem żołnierzy radzieckich, czy gdziekolwiek. Czy żołnierzy Armii Krajowej. Nikt nie ma nam prawa i nie będzie nam tutaj nic dyktował. Po co żeśmy się zebrali? W pierwszej kolejności. Najważniejsze, że nie chodzi o to, żeby było jakieś pojednanie z Ukrainą, z Ukraińcami. Nie w tym rzecz, czy jakieś, broń Boże, przeprosiny. Nawet mówię, broń Boże. Chodzi o to, my tutaj szczególnie jako naród, ten polityczny i politycy, żebyśmy się rozliczyli na gruncie prawa. Żeby państwo ukraińskie poprzez swoje organy, prokuraturę, ich odpowiednik Instytutu Pamięci Narodowej rozliczyło, podjęło śledztwo w sprawie ludobójstwa na wielu narodach. Między innymi na Żydach i 1,5 miliona Żydów
zespół z faszystami, faszyści ukraińscy uśmiercili na naszych dawnych ziemiach, w obecnym państwie, na ziemiach państwa ukraińskiego, zresztą nie tylko. Na Białorusinach, Rosjanach, Słowakach, Węgrach, no i na nas Polakach. I kochani, pamiętajcie o jednej rzeczy. Nigdy nie przyjmijmy tej cyfry lub kwoty wymordowanych Polaków 100 tysięcy. To się nie godzi. Nas mordowano 1939 roku, a w latach 30. też wiemy, co było. I naszym zadaniem jest zmuszenie obecnego państwa ukraińskiego dzisiaj, za rok czy za trzy. Nigdy Rzeczpospolita, normalne państwo polskie, nie będzie utrzymywać żadnych relacji dyplomatycznych, politycznych z państwem, które nie dokona tego, co przed chwilą powiedziałem. I drugie, bardzo istotne przesłanie, moim zdaniem jeszcze ważniejsze. Ludobójstwo to było. A co będzie, jeśli polskie władze, znaczna część, nawet większa, polskiego społeczeństwa, mówi Ukraińcom, że oni walczą o naszą wolność, o bezpieczeństwo państwa polskiego. Dajemy pieniądze, wyposażamy broń. Czy słuchajcie, czy ktoś w XX wieku pierwszym pomyślałby sobie, że nagle świat aż tak zwariował i każdy tylko licytuje się, ile więcej broni wyprodukuje i tak dalej. Amerykanie i pozostali Niemcy też zaciskają ręce i kasę kroją, a my się zbroimy. Przeciwko komu się zbroimy? Sami przeciwko sobie? Że w bratobójczej walce ci Ukraińcy tam się wykrwawiali? Rusin przeciwko Rusinowi? Przeciwko Rosjanom? Bo co? Bo Amerykanom tak pasowało. Bo zarabiają, bo chcą mieć, realizować swoje cele polityczne. I słuchajcie, jeżeli ci Ukraińcy, a to się stanie, zostaną wyparci z tych terenów, pamiętajcie, to byli i są żołnierze. Nieważne jak podchodzimy. Jeden miesiąc w okopach zmienia człowieka. Lata tym bardziej. Ginęli twoi ludzie, twoi koledzy. Pamiętajcie, jak wy sobie wyobrażacie, jeśli ludzie z tą psychiką, z tymi doświadczeniami trafią tu na polską ziemię i przyjdą do nas, po kolei do nas wszystkich i zapytają, co? Dawaliście nam broń, wy Polacy, o naszą wolność. Przecież mówiliście, że ja walczę z Muskalami, z Polskimi, z Federacją Rosyjską, waszą wolność, tak? O wasze bezpieczeństwo państwa. No to teraz hajda z nami, na Moskala. Dla nas wojna się nie skończyła. Kochani, zrozumcie. Najważniejsze przesłanie. Ukraina nie walczy o naszą wolność. Zwycięstwo Ukrainy to opamiętanie i pogodzenie się z Federacją Rosyjską, z Rosjanami. W ich dobrym wierze. I też dodam do tego. Proszę cię, szanowna koleżanko, podnieś ten swój transparent. I tutaj jest bardzo ważne. Rosja nie jest naszym wrogiem. Przy okazji, nie dajcie się Amerykanom, Ukraińcom, komukolwiek postawić nas, Polaków, czy jesteśmy jakimś wrogiem z Rosją. Upamiętajcie się. Znajdźcie jedną, mamy tutaj wielu naukowców, mamy wspaniałych ludzi. Zapytajcie ich poważnie, jaka jest jedna przyczyna, jedno źródło, jeden obszar konfliktu z Federacją Rosyjską. Nie znajdziecie. A wiecie też dlaczego? Bo nie prowadzi się rozmów. Celowo nas odcięto. Tu postawiono chiński mur. Tu postawiono mur polityczny, który ma nas odizolować. Rzucić na kolana i podporządkować jednej racji. My Polacy, wszystkich podżegaczy wojennych, od tej wierchuszki, od prezydenta, od Mateuszka, od dziennikarzy, od tych generałów, szczególnie w stanie spoczynku, opłacanych przez Amerykanów, szkolonych, niejaki pan Skrzypczak. Oj, Walduś, Walduś, dobrze to znam. Dobrze to znam. W związku z tym oświadczamy, że razem z wami Ukraińcami, waszych podżegaczy ukraińskich wojennych i naszych tych polskich będziemy rozliczać do szpiku kości. Nikt, kto prowadził do tej wojny, do tego wykrwawiania, do tego bratobójstwa, nie uniknie kary. To jest jedno z najważniejszych zadań. I tutaj jeszcze w imieniu nas wszystkich, koledzy, kończę, powiem. Uważam, że po rozmowach jestem z wieloma oficerami, żołnierzami.
Kochani, nie będzie Polski, jeśli nie odpolitycznimy armii. Nie odpolitycznimy armii. Nie ma prawa, ja od lat mówię, polityk skakać po pagonach oficerom, generałom. Piotrze, u ciebie to w programie mówiłem lata temu. Ja jestem polskim politykiem, byłem i posłem, etc., etc. Nigdy mi nie przyszło, żebym nawet do munduru, dla kaprala sobie jako polityk, jako poseł, coś od niego wymagał. To jest świętość. Mundur jest w Polsce świętością, pamiętajcie. Dziękuję. Oddaję teraz głos naszym kolejnym kolegom, pan doktor Mateusz Piskorski. Jeszcze zanim, doktorze, proszę cię tu, powiem o jednej rzeczy. Słuchajcie, tu miał jeszcze dołączyć Władek Serafin. Czy wy, kochani, wyobrażacie sobie, że w Polsce, tu wśród nas jest jeden z więźniów politycznych, właśnie stoi przy mnie. Jest także wśród nas pan Arek, dyrektor Departamentu Finansów, też więzień polityczny. Wojtek wczoraj Olszański o 23:00 dzwonił. No nie wiem, czy tak się rozrzewnił, czy co, że tu będzie. Zapraszamy oczywiście. Na razie nie widzę. Też więzień polityczny. Władek Serafin, szef związków i kółek organizacji więzień polityczny. XXI wiek. Poważni ludzie, wielcy ludzie. I to są więźniowie polityczni, którzy dzisiaj w naszym kraju to się przydarzyło. Doktorze, przekazuję ci głos. Dzień dobry wszystkim, a przede wszystkim gratulacje. Gratulacje, że znaleźliście czas, że niezależnie od nie tylko innych obowiązków, ale terroru, poprawności, z którym mamy na co dzień od ładnych paru lat do czynienia, jesteście tutaj. To znaczy, że myślicie własnym rozumem, nie myślicie telewizorem, a dokonujecie tej czynności sami. Zebraliśmy się tutaj w dzień szczególny, w miejscu szczególnym. Dzień szczególny, dlatego że dokładnie za kilka dni, za dwa dni, obchodzić będziemy rocznicę ludobójstwa. Myślę, że każdy z nas ma w związku z tym jakieś rodzinne przekazy, jakieś rodzinne opowieści o tym, co spotkało nas, Polaków, na Wołyniu, w Galicji Wschodniej w latach II wojny światowej. Młody leśnik z Lubelszczyzny, Gustaw Murzyński. Kilka lat przed wojną trafił do pracy, oddelegowany został na Wołę. W roku 1943 urwał się jakikolwiek kontakt z nim. Po latach moja babcia Janina Chmurzyńska poszukiwała swojego brata przez jakieś 10 lat, próbowała ustalić cokolwiek, co stało się z nim na Wołyniu. Udało się ustalić tylko tyle, że oczywiście nie żyje i zamordowany został w ramach akcji, zorganizowanej akcji ludobójstwa przeprowadzanej przez ukraińskich nacjonalistów. Takich ludzi, takich historii jak ta moja rodzinna jest pewnie tutaj setki. Pewnie każdy z was mógłby taką historię opowiedzieć, albo prawie każdy. Chcielibyśmy, żeby ideologia, która do tego doprowadziła, nie była w sposób oficjalny, formalny, ideologią państwową czy parapaństwową współczesnego państwa ukraińskiego. A jest. Czy wyobrażacie sobie sytuację, w której w Niemczech, u naszego zachodniego sąsiada, ktoś stawiałby pomniki, tablice pamiątkowe Heinrichowi Himmlerowi przykładowo. Już nie mówię o wodzu III Rzeszy. Czy wyobrażacie sobie, żeby symbolika III Rzeszy znajdowała się na odznaczeniach państwowych współczesnych Niemiec? Pewnie nie. I słusznie. Niemcy też sobie nie wyobrażają. Tymczasem mamy codziennie z tym do czynienia, z tą symboliką. Niezależnie od władz, niezależnie od tego, kto jest władzy w Kijowie, na Ukrainie. Mamy ją na ulicach, mamy ją w oficjalnych wystąpieniach, mamy w odznaczeniach państwowych, mamy ją wszędzie. Dzisiejsze spotkanie odbywa się tutaj przed ambasadą Ukrainy jako przedstawicielstwem państwa ukraińskiego. Ale tutaj z nami dzisiaj powinna stać nie tylko ta mała grupka z flagami ukraińskimi,
Bo więcej powinno być tych flag ukraińskich. Już mówię dlaczego. Ukraińcy byli ofiarami banderowców. To Ukraińców wymordowano do lat 50. 30 tysięcy według ustaleń profesora Witalia Masłowskiego, ukraińskiego historyka ze Lwowa. To ich mordowano równie okrutnie jak i naszych rodaków. Wielu z nich zamordowano dlatego, że chcieli naszym rodakom pomagać z narażeniem życia. Wielu za to oddało życie. To powinien być ten moment, kiedy oni, Ukraińcy, razem z nami, Polakami, odcinają się od zbrodniczej ideologii ludobójstwa, od banderyzmu. To powinien być też ten moment, mówił o tym Krzysztof, w którym razem protestujemy przeciwko wojnie, przeciwko zbrojeniu, przeciwko temu, że znów umierają Ukraińcy. Umierają w czyich interesach? No oczywiście nie swoich. Kiedyś mordowali ich banderowcy, dzisiaj na śmierć wysyła ich Zełenski czy inni władcy obecnej Ukrainy. Dlatego nie jest to spotkanie antyukraińskie, to warto podkreślić. Jest to spotkanie nas, świadomych ludzi, chcących protestować przeciwko ludobójcom i ich politycznym dziedzicom. Dziękuję. Dziękuję. Jeżeli naród się cały zjednoczy, prawda, to w ten czas mamy szansę wygrać z tymi wszystkimi partiami pookrągłostołowymi, które nas zdradzają od 33 lat. Myśmy podjęli taki wysiłek. Jest platforma wyborcza, bo to nie trzeba się nigdzie zapisywać, kim być, tylko platforma wyborcza Zjednoczeni Ponad Podziałami, gdzie mówimy, idźmy wszyscy razem do wyborów i wygrajmy te wybory. Kiedyś byli robotnicy, dzisiaj już ich nie ma, prawda? Trochę zostało górników, a nie za dużo. Więc ten wysiłek muszą wykonać wszystkie organizacje właśnie wolnościowe, patriotyczne, zjednoczyć się i wygrać. I w ten czas rozliczymy jak najbardziej. Proszę Państwa, zobaczcie, jak nam napluli w twarz. Nie wiem, czy pamiętacie zdjęcie, jak Morawiecki pojechał parę dni temu na Ukrainę i jakiś krzyż taki z takich połamanego drewna wsadził, żadnych ludzi, nikogo i nie wiadomo. Czy on ma jakiś doradców, idiotów? To normalnie prowokacja, chyba tak to trzeba nazwać, wobec Polaków, prawda? Bo ten rząd, zresztą poprzednie, też nic nie zrobili. Nic nie zrobiły, prawda, żeby powiedzieć o prawdzie. Czego Polacy chcą? Trzech rzeczy. Pierwsze, proszę Państwa, prawdy. Prawdy o tym, co się stało. Bo w tej chwili nasze władze zresztą próbują wprowadzać ludzi w błąd, mówić, że to właściwie winni są wszyscy i Polacy, i inne nacje i tak dalej. A więc prawda, jak to było, jak zabijano Polaków, Żydów, tak jak tutaj mówił, inne nacje. Trzecie, ekshumacja z Włoch. Przecież oni tam z góry na nas patrzą, ci pomordowani, dzieci, matki, ojcowie. Trzeba ich w końcu godnie pochować. Godnie pochować. I trzecia sprawa, proszę Państwa, bo też jesteśmy wprowadzani w błąd narracją, przebaczamy i prosimy o przebaczenie, albo przepraszamy, prosimy. To jest nieprawda. To jest nieprawda, żeby była jasność. Myśmy Ukraińcom nikogo nic nie zrobili. Myśmy nie mordowali w ten sposób, bo to nawet nie można powiedzieć, że to ludzie robili, to jakieś demony musiały robić to, co robili z dziećmi, z kobietami i tak dalej. I proszę Państwa, myślę, że Polacy, a zresztą to widać, bo zaczęto mówić na ten temat, pozwolono mówić, a więc ten rząd już wie, że my będziemy pamiętać, że nie ma możliwości o zapomnieniu o tej tragedii na Wołyniu. Następna sprawa, która jest bardzo ważna, to pokój. My chcemy żyć w pokoju z wszystkimi sąsiadami. Tak. I Ukraińcami, i Rosjanami, i Niemcami, z każdą nacją. I robić wszystko, żeby to Polacy zyskali na tej współpracy, szczególnie gospodarczej, handlowej i innej. Tak. Jest prawdą, że Ukraińcy nie walczą za Polaków. To jest zupełna jakaś bzdura. Wierzcie mi, że jeżeli zjednoczeni, czyli Polacy, doszliby do władzy, to my w tydzień czasu zamkniemy to wojnę. Tydzień czasu. Dzień dobry Państwu. Czołem Wielkiej Polsce. Czołem!
Szanowni Państwo, kilka budynków stąd znajduje się Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej. W marcu ubiegłego roku rzecznik tego ministerstwa miał odwagę powiedzieć, że tamci urzędnicy są sługami narodu ukraińskiego. My jako Polski Ruch Antywojenny mówimy, że MSZ RP i rząd polski są sługami wyłącznie narodu polskiego. Stojąc tutaj przy Alei Szucha 7 w Warszawie, przed budynkiem ambasady Ukrainy, domagamy się jako Polski Ruch Antywojenny natychmiastowej penalizacji, czyli karania banderyzmu i nazizmu na Ukrainie. Jest absolutnie niedopuszczalne, że takim zbrodniarzom jak Szuchewicz, Bandera stawia się pomniki, ich imionami opatruje się nazwy stadionów, ulic, wychowuje się w duchu banderyzmu młode pokolenie. My mówimy dzisiaj stop czerwono-czarnym flagom w przestrzeni publicznej, zarówno na Ukrainie, jak i w Polsce. Domagamy się, szanowni państwo, natychmiastowej reakcji rządu w Warszawie na ultimatum, które Ukraina dzisiaj stawia, na te żądania, które Ukraina dzisiaj stawia w sprawie ekshumacji ofiar ludobójstwa, szanowni państwo, nie rzezi, ludobójstwa na Wołyniu. Domagamy się dzisiaj ekshumacji natychmiastowej ofiar ludobójstwa na Wołyniu. Szanowni państwo, domagamy się od rządu Rzeczypospolitej wyciągnięcia konsekwencji z tej błędnej polityki wschodniej. Pozwalamy sobie na to, aby Ukraina stawiała nam dzisiaj warunki. Niestety, szanowni państwo, Ukraińcy przyjęli, czy władze Ukrainy przyjęły taki model polityki zagranicznej, który można streścić w takim kolokwialnym określeniu. Masz frajera, to go duś. Nie ma kasy, to go puść. I niestety ten dzisiaj zalew turystów socjalnych odczuwamy na własnej kieszeni, jeśli chodzi o inflację, jeśli chodzi o ceny, jeśli chodzi o nasz system obronny. Dlatego jako Polski Ruch Antywojenny mówimy dzisiaj stop pomocy wojskowej dla Ukrainy. Przede wszystkim musimy zadbać o nasze zdolności obronne. Stop pomocy wojskowej dla Ukrainy. Jeżeli Ukraina nie będzie karać za banderyzm, za nazizm, jeżeli nie wycofa się z kultu zbrodniarzy, natychmiast powinniśmy zawiesić jakąkolwiek pomoc dla Ukrainy, łącznie z zamknięciem przestrzeni powietrznej nad Polską. I kończąc, szanowni państwo, uważam, że powinniśmy dzisiaj ponad podziałami jednoczyć się jako wielka koalicja antywojenna. Nie ma nic gorszego niż wojna. Nie ma nic gorszego niż narażanie naszych dzieci, naszych córek i synów na bomby, na rakiety, na niewyobrażalne cierpienia. Dlatego, szanowni państwo, jeżeli ktoś z państwa ma taką wolę, jest możliwość dzisiaj tutaj pod transparentem To nie nasza wojna podpisać się na liście popierającej wpis do rejestru partii politycznych nowej formacji, która mówi nie dla współpracy z banderowską Ukrainą, tak dla współpracy z Rosją i z Białorusią. Mówimy wyraźnie, to nie nasza wojna! 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 Serdecznie wszystkich witam w dniu, w którym upamiętniamy zbrodnie, ludobójstwo wołyńskie. Nie tylko wołyńskie, bo i Małopolska. Zbrodnie wyjątkowo bestialskie o charakterze czystki etnicznej. Hasło Riezat Lachów. To było przewodnie hasło, z którym
zbrodni, bestialskich zbrodni, wręcz niewiarygodnych zbrodni, dokonywali ludzie podpuszczeni przez siły wrogie zarówno Polakom, jak Ukraińcom, jak Żydom. To jest niewiarygodne, do czego ludzie mogą się dopuścić. Wydłubywanie oczu, rozpruwanie brzuch ciężarnych, zaszywanie tam kotów czy kamieni. Zbrodnia niewypowiedziana, nieludzkie. Ktoś mógłby pomyśleć, że to wręcz niemożliwe, ale jednak tak. Czy można gloryfikować ludobójców? Mamy przecież zapisane, że nie wolno propagować totalitaryzmów. A czym to było? Czy można propagować ludobójstwo? Czy można nazywać bohaterami bestie, które mordowały, paliły bezbronnych ludzi, kobiety, dzieci, starców, z hasłem, że każdy zabity to metr wolnej Ukrainy? I o tą Ukrainę w ten sposób walczyły, w cudzysłowie, bo to nie była walka, tylko to była rzeź, grupy podpuszczone przez całkiem obce mocarstwa. Działali w obcych interesach. Czy po wyrżnięciu tamtych Polaków, czy tamtych Żydów, czy innych narodowości, Ukraińcom, tym, którzy pozostali, było lepiej? Chyba nie. Dzień dobry Państwu. Ważną jest rzeczą, żeby nie być sługą, ale sługą dla swojego narodu. Ministrem byłem bardzo krótko. Odwiedził mnie ambasador amerykański, bo chodziło o wielką firmę, która funkcjonowała na naszym terenie, Schmidtfielda. Bo żeśmy nie pracowali i nie pomagali. I zaczął mi tłumaczyć, powiedziałem jedną rzecz. Było kiedyś takie wielkie państwo, które mówiło, co mamy robić. I wy próbujecie robić to samo. To jest rzecz niedopuszczalna. I musimy mieć odwagę mówić, jesteśmy partnerami. Dbamy o ojczyznę. Ją najpierw kochamy. I mówmy, nasza Polska, a nie ta Polska. Kto robi dziś interesy na zbożu ukraińskim? Nie ten biedny chłop, który haczką zasypuje ziemniaki. Kapitał amerykański, kapitał zachodni, kapitał niemiecki, holenderski. Dlaczego nie możemy zatrzymać tego zboża na granicy? Bo to ich interesy. I dlatego Unia Europejska występuje bardzo ostro, żeby to przechodziło. Dlatego, że dbacie o wielkie interesy. I wojna jest niepotrzebna, macie rację. Mamy dzieci, mamy synów. Ja z nimi rozmawiam. Trzeba walczyć o ojczyznę, jak będzie konieczność. Ale wytwarzać wojnę, która jest zbędna, która jest niepotrzebna, gdzie giną młodzi ludzie, jest rzeczą skandaliczną. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Ja może powiem trochę o wdzięczności, o tym, jak się powinien zachowywać naród ukraiński, jak się zachowuje. Skandaliczną jest sprawą to, że daliśmy tyle pomocy i dajemy ciągle, dajemy czołgi, dajemy medykamenty, zbieraliśmy żywność w Polsce. A co dostajemy w zamian? Też żywność. Tylko od obcych pracujących na tamtym terenie i taką żywność, która dobija nasze ceny. Ja powiem w imieniu mniej więcej 1 300 000 gospodarstw. Szanowni Państwo, tylko na moim gospodarstwie 220-hektarowym, gospodaruję z synem, to jest gospodarstwo rodzinne, sprzedaliśmy rzepaku 200 ton. Był po 4 tysiące, jak zaczęliśmy pomagać Ukrainie, w cudzysłowie, i jest po 2. Dwa razy dwa, kto zapłaci nam 400 tysięcy? I teraz pomnóżcie to przez 1 300 000 gospodarstw. To są ewidentne straty rolnictwa. Pszenica była po 1600 zł. Sprzedaliśmy w granicach 1000 zł za tonę. Razy 300 ton, 180 tysięcy. I tak możemy iść przez następne asortymenty. A co dostajemy w zamian? Zatrute mięso, kurze, zboże. Przecież widzieliście to i nie tylko na Facebooku, jakie to zboże jechało do Polski. I o dziwo, nasze władze tego nie sprawdzały. Przecież mamy odpowiednie instytuty, które powinny się tym zająć, a to wjeżdżało bez ograniczeń. I powiem wam hit z ostatnich dni. Proszę Państwa, porty polskie na te żniwa są zarezerwowane na zboże ukraińskie.
Do tego dopuściła nasza władza. Co to za państwo, które wojną, mając zajęte niecałe 22% terytorium, 2,5 raza większe od naszej ojczyzny, od Polski, wysyła 3,5 miliona ludzi na żebry. No proszę państwa, nie pomieszczą się oni, nie ma budynków, nie ma domów, nie ma pomocy socjalnej, nie ma nic. Ale ja to rozumiem, bo jeśli w 2016 roku nikt nie wiedział, że będzie wojna, bo przecież ona nagle wybuchła. Ona nagle z dnia na dzień wybuchła, a już w Polsce było prawodawstwo, że trzeba ustalone, że trzeba pomagać Ukrainie i wszelkiej pomocy udzielić. To co, nie wiedzieliśmy? Wybuchła wojna, ten zły Putin zajął, poszedł na Ukrainę, zaczął walczyć i co się okazuje? Że rok prędzej już były flagi ukraińskie wydrukowane. Wszędzie one się pojawiły z dnia na dzień. Proszę państwa, nie dajmy się oszukiwać telewizji jednej i drugiej, bo w tej sprawie oni mówią jednym głosem. O ile się kłócą, jeśli chodzi o partię, to żeby nas oszukać i nas wykorzystać, tu mówią jednym głosem. Szanowni państwo, a jaka jest wdzięczność? Jaka jest wdzięczność? Spadła rakieta w Przewodowie. No proszę państwa, Amerykanie mówią nie ich, nie rosyjska. Polacy chyba też do siebie nie strzelali. Przyleciała z terytorium Ukrainy. Może ambasador, który się tu kryje, by pojechał tam, przeprosił te rodziny, zadośćuczynił. Ale nie. No właśnie tym się różnimy cywilizacyjnie. Że my potrafimy spokojnie, potrafimy rozmawiać, że my potrafimy powiedzieć przepraszam. Mojej rodziny też część ze strony matki wyginęła na Ukrainie. Ona opowiadała mi, to w krwi mi zostało, jak oni się zachowywali. I też chciałbym kiedyś pojechać na groby tych ludzi wymordowanych. Ale nie mogę jako obywatel Polski spokojnie przyglądać się temu, jak zachowują się Ukraińcy w Polsce. Proszę państwa, nawet najbardziej skłócony kraj, który ma swoją placówkę dyplomatyczną. No jak atakować tych ludzi pracujących w ambasadzie? Ambasadora? Wstyd! A jak się zachowuje nasze państwo? Ci ludzie powinni być ukarani, a jeśli tego nie można, deportowani, a jeśli by chcieli wrócić, to wysłać ich do Rosji. Niech tam rzucają farbą. Niech pokażą, jacy są mocni. Dlaczego nie? Nie dajcie sobie, proszę państwa, wmówić tego, co mówią nam często politycy w mediach, że Ukraina walczy o nas. Jak walczy o nas, pytam się. To co, Ukraina musi walczyć o nas? Ci, co tak mówią, to z geografii chyba stop nie mieli, nie wiem, za Śmietana albo za Masło. No przecież z obwodu kaliningradzkiego bliżej im do Warszawy. Z Białorusi bliżej. Trzeba 4000 kilometrów przejść przez Ukrainę, żeby zaatakować Polskę. Absurd. Absurd, szanowni państwo. Trzymajmy się razem, walczmy o swoje interesy i nie walczmy w interesach korporacji amerykańskich. A jako ciekawostkę wam powiem, że syn Bidena jest w spółce, która ma prawie 300 tysięcy hektarów gruntu. Fajnie jest, nie? Zadzwoni do tatusia, otworzyć granicę polską, a tatuś zadzwoni do prezesa i już jest otwarta. Tylko co te 1,5 miliona rolników ma robić? Przecież myśmy ich wybierali po to, żeby bronili naszych interesów, a nie obcych. Dziękuję państwu za uwagę. Brawo! Brawo! Szanowni państwo, ja zostałem poproszony o czytanie jednego materiału, ale najpierw jeszcze mała prośba. Bardzo bym prosił do polską policję, żeby nie zaczepiała demonstrantów tylko dlatego, że sobie tam goście z Ukrainy przybyli. Jesteście polską policją, my płacimy na was podatki, to nam powinniście służyć. Tu jest Polska, nie Ukrapol! Tu jest Polska, nie Ukrapol! Tu jest Polska! Tu jest Polska! Tu jest Polska! Nie Ukrapol! Tu jest Polska, nie Ukrapol! Tu jest Polska, nie Ukrapol! Rząd, tak zwany rząd polski tego nie zrobi, ale my Polacy liczymy. Liczymy wszystko to, co nas kosztuje. Ta wojna, chociaż nie jest naszą wojną, nikt nas o zdanie nie pyta, ale to liczymy. Dlatego mamy ze sobą taki weksel, który wysłaliśmy też do władz ukraińskich. Ja pozwolę sobie odczytać jego treść. Weksel honorowy, Warszawa, dnia 9 lipca 2023. Naród polski na pomoc ukraińskiemu państwu od dnia 24 lutego 2022 roku do dnia 9 lipca 2023 roku ze skarbu państwa oraz obywatelskiej kieszeni własnej wyłożył sumę 75 miliardów euro, słownie 75 miliardów euro,
Składa się na to pomoc humanitarna, militarna, gospodarcza z budżetu państwa, ze środków własnych wyłożonych przez obywateli Rzeczpospolitej Polskiej, straty narodu polskiego i utracone korzyści w związku z pomocą Ukrainie oraz angażowanie się w konflikt w energetyce, rolnictwie, transporcie, w handlu zagranicznym, w dostępie do ochrony zdrowia, w przekazaniu baz i logistyki na rzecz prowadzonej wojny przez Ukrainę, we wzmożonych nakładach na sprzęt wojskowy jako nieformalny sojusznik Ukrainy przeciwko Federacji Rosyjskiej, etc., etc. Powyższa pomoc w większości była udzielona bez uwzględnienia woli narodu polskiego, a wręcz odwrotnie i niejednokrotnie przy stanowczym sprzeciwie. Jednakowoż wysiłek finansowy z budżetu państwa oraz osobisty na rzecz Ukrainy stał się faktem. Stąd rzeczona pomoc ma charakter darowizny, nie obligująca zwrotu sum. Jednakże oczekujemy pokwitowania przez głowę państwa wskazanej formy honorowej weksla dłużnego. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, Pałac Maryjski w Kijowie, chociaż ja nie wiem, czy on tam rzeczywiście przebywa, ale tam rzeczywiście powinien się to wysłać. Czy wy naprawdę zapomnieliście się z rozumem? Garstka Ukraińców, wynajętych działaczy, ma rozpraszać, żebyście się zajęli tym, co trzeba, ojczyzną, słuchali konkretnych ludzi i już polecieli. Hajda na kozaka. No nie, spokojnie, Polacy. Naród wyższej kultury. Oni mają kasę. Wyszli z ambasady. Są za to opłacani. Czy naprawdę my tak pozwalamy się mali, tacy jesteśmy? Jest to zgromadzenie wysokiej kultury Polaków. Naprawdę, ja tamtego kolegę też rozumiem. Rozumiem. Trzeba było być 9 maja. Czołem Wielkiej Polsce. W każdym poradniku politycznym, w każdym poradniku psychologicznym to, co przed chwilą widzieliśmy, jest na pierwszych stronach. Wąska grupa ludzi może rozbić każde zgromadzenie i każdą piękną myśl. To, o czym powiedział Krzysiu Tołwiński przed chwilą. Nie dajcie się prowokować, bo każda prowokacja z ich strony to jest ich wygrana. Także bardzo proszę, dyscyplina i świadomość polityczna. Miałem mówić tu o różnych rzeczach, ale moi poprzednicy o tym praktycznie powiedzieli. Dlaczego dzieje się to, co się dzieje? Dlaczego najważniejsza tegoroczna rocznica państwowa, rocznica 80. ludobójstwa wołyńskiego, wiemy, że ta rzecz straszliwa rozciągnęła się w czasie. Przyjęliśmy 11 lipca. Dlaczego ona nadal trwa? Większość narodu nie wie o Wołyniu i o ludobójstwie na Wołyniu. A ci, co wiedzą, myślą o tym jako o wydarzeniu historycznym, które miało miejsce 80 lat temu. Niewielu żyje naocznych świadków i niewielu żyje, którzy w ogóle mogliby to pamiętać. Ale podstawowym problemem jest to, że to ludobójstwo się nie skończyło. Przez wszystkie lata strona, której zależy na tym, żeby niszczyć polskość, tka. I we własnym kraju w tej chwili grupa patriotów nie może spokojnie przeprowadzić obchodów ludobójstwa wołyńskiego w takiej formie, w jakiej byśmy chcieli i w jakiej się należy tym ludziom, którzy tam zginęli. Bo przypomnijmy najważniejszą rzecz. Rządy przeminą, ale ludzie, którzy nie zostali pochowani, którzy nie zostali uczczeni, oni będą do końca świata wołać i rozliczać kolejne pokolenia. Tych ludzi należy godnie pochować, tych ludzi należy uczcić i mówić głośno, że ci ludzie zginęli dlatego, że byli Polakami. I teraz to wszystko, co się dzieje od tego
od tego czasu do dzisiejszego dnia jest jednym elementem. Dlaczego o tym nie wie większość narodu polskiego? Zdecydowana większość. Właśnie dlatego, że nie ma świadomości. Nie ma świadomości politycznej. Mówimy tu o jedności politycznej. Świetne hasło. Nigdy nic nie uzyskamy, nie jednocząc się, ale musimy patrzeć w tym samym kierunku. Musimy podnosić świadomość i tu jest dla was zadanie, bo ci, którzy zrobili tę rzeź, to ludobójstwo. Ci, którzy dzisiaj ludobójstwo uprawiają na nas na razie pod względem ekonomicznym, oni cały czas pracują. A co robią Polacy? Polacy nie pracują. Także zadanie domowe dla wszystkich. Pracujcie, budujcie świadomość i budujcie oddolne struktury, bo niestety ci, którzy są w polityce, w zdecydowanej większości, w przeważającej większości, to nie są Polacy i na pewno nie robią tego dla interesu ludzkiego. Obalić ich może tylko i wyłącznie świadomy naród polski. Świadomość jest w stanie rozbudować nasze poczucie patriotyzmu i polskości. I tak na koniec powiem wam szczerze, nie ma w tym logiki i racjonalizmu. Nie usiadłbym do stołu z człowiekiem, który zabił mi matkę, zabił babcię, ograbił mi dom, a ja bym go dopuścił do stołu. Kilka słów, proszę państwa, o ludobójstwu na Wołyniu. Przed oprawcami nie było ucieczki. Bezlitośnie dźgali ofiary widłami, nożami, siekierami. Roztrzaskiwali głowy karabinami, waląc tak mocno, że krew tryskała uszami i oczami. Przekraczali wszelkie granice okrucieństwa, o ile w ogóle takie istnieją. Nie mieli litości dla nikogo. Zabijali dorosłych. Nieraz oddzierali ich ze skóry na żywca. Zbijali dzieci, często te nienarodzone. Jak strzelali do dzieci, to w głowę. Pocisk rozrywał im czaszkę, a dziecko wstało i biegało z mózgiem na wierzchu. Często też rozbijali dzieci o ścianę, trzymając je za nogi. Rodzicom, by nie krzyczeli, przewiązywano usta drutem kolczastym. Najbardziej jednak znęcali się nad kobietami w ciąży. Najpierw je dotkliwie bito, rozpruwano brzuch, wyciągano dziecko, a później albo je roztrzaskiwano o płot, albo nabijano na sztachetę. A konającą kobietę na koniec brutalnie gwałcono. Upowcy zazwyczaj atakowali nocą, aby zaskoczyć ofiary we śnie. Tchórze i hołota, mordując bezbronnych, byli bohaterami. Ale gdy napotykali opór, uciekali, gdzie pieprz rośnie. Czasami ofiary musiały wybierać. Śmierci się nie bali. Oni bali się sposobów, w jaki umrą. Więc gdy już było wiadomo, że wszystkich wyżną, ojciec najpierw zabijał swoje dzieci, a później ich matkę, by mogli godnie umrzeć. A wiecie państwo, dlaczego głównie dzieci ocalały z tego ludobójstwa? Bo gdy do nich strzelano, to kula najpierw trafiała ich rodziców. I dzieci zazwyczaj leżały pod ich ciałami. Tak ukryte dzieci bały się zmienić pozycję z obawy, że banderowcy to zapamiętali. Po prostu udawały trupa. Szczególnego okrucieństwa doznawali ludzie, którzy schronienie znaleźli w kościołach. I to akurat na banderowców bardzo źle działało. Można by opowiadać bardzo dużo. Niektórzy mówią, że nie ma już do czego wracać, że to już było, że czas zapomnieć i się pojednać. Ale aby się pojednać, to winowajca musi się uderzyć w piersi. Ukraina bezczelnie fetuje naszych ludobójców na swoich bohaterów! Tam nie ma potępienia! Tam stawia się oprawcom pomniki! Do Polaków, którzy głośno mówią o ludobójstwie na Wołyniu i są przeciwni jakiejkolwiek pomocy, Ukraińcy pałają nienawiścią, a przy okazji przekłamują historię na swoją korzyść! Dzisiaj dowiadujemy się, że to właśnie Polacy wymordowali ponad 100 tysięcy Ukraińców. Taką wiedzą karmione są nowe pokolenia. Zasłaniają się często Katyniem, tylko że tam nie ma szkieletów dzieci. Bardzo rzadko były też kobiety zabijane. Ofiary Sowietów umierały od kul, czasem na szubienicy, lecz nie od siekier, wideł czy piły do drzewa. Przepraszam.
Czy dostrzegacie różnicę w stopniu okrucieństwa? Więc co wy chcecie porównywać? Ja wam powiem, co powinniście porównywać. Cmentarz w Katyniu i to, że Rosjanie o niego dbają, to, że Rosjanie nas przeprosili za tą zbrodnię. Szczątki ofiar Wołynia do dziś leżą w rowach i porozrzucane na polach. Należy im się godny pochówek, a nie drewniany krzyż w polu. Hańba! 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 Premier powinien dopominać się i zrobić wszystko, aby przeprowadzono ekshumację i zapewniono ofiarom godne upamiętnienie. Odznaczyliście Zełenskiego orderem Białego Orła. Miał wtedy okazję, żeby spojrzeć nam, Polakom, prosto w oczy i powiedzieć: Ukraińcy dokonali ludobójstwa na Wołyniu. Przepraszamy, cierpimy, wybaczcie nam. Ale nie uczynił tego. Kiepski aktor. No ale jak mógł to zrobić, skoro według ich tego ludobójstwa nie było? Dlaczego nie wspomina się o Odessie, gdzie 2 maja 2014 roku podczas zamieszek zginęło kilkadziesiąt osób, które zostały pobite i spalone żywcem w budynku związków zawodowych? Dlaczego nie mówi się o dzieciach zabitych w Donbasie przez ukraińskie rakiety i Alei Aniołów, która stała się symbolem tej tragedii? Kresowian zamordowano dwa razy. Raz z siekierami, a drugi raz przez niepamięć. Dziękuję. Dziękujemy. Więc proszę się przygotować, kto ma te buty. Tutaj zrobimy miejsce i wówczas złożymy pod ambasadą te stare buty, symbole nierozliczonego ludobójstwa i ludobójstwa ku wiecznej pamięci. Dosyć narzekania, my powinniśmy wystąpić z żądaniami do władz polskich. Przede wszystkim zdjęcie wszystkich flag ukraińskich z budynków administracji państwowej i samorządowej w Polsce. Natychmiastowe. Jeżeli chodzi o... Jeżeli chodzi o... Zatrzymajcie się. Świetnie, zobaczcie, oklaski, świetny postulat. Do jakich władz? Do jakich wy władzie? To te władze, ludzie! Nie, Paweł! To my mamy być władzą! Mamy... Nasza siła, energia, każdy czas, każda złotówka na to, żeby opalić tę władzę. Dobrze, kochani, zapraszamy teraz Jacek, muzyka, co się stało? Zapraszamy do właśnie złożenia tutaj, na tle właśnie tego nazwy ambasady. Zaraz wszystko będzie właśnie przeniesionych przez nas butów. Zapraszam Państwa. Bo jest taki rolniczy, bo najwięcej było rolników. Zapraszam. Proszę Państwa, demonstracja pod ambasadą Ukrainy dobiega końca. Mamy materiał, mieliśmy też swój skromny udział w tej demonstracji. Myślę, że to taka pierwsza właściwie od półtora roku sytuacja, w której Polacy mogli się wreszcie legalnie zebrać pod ambasadą Ukrainy, czyli w miejscu jakby nie było kluczowym dla obecnego konfliktu zbrojnego, który się dzieje na wschód od naszej granicy. Powiedzieliśmy, że to nie nasza wojna, powiedzieliśmy, że nie chcemy iść na tę wojnę, zaznaczyliśmy, że tu jest Polska i tutaj to polski interes ma pierwszeństwo. To wszystko, zapraszam na kolejne nagranie na Wbrew Cenzurze. Czekam na Państwa komentarze.